Odbiornik radiowy Eltra R1002, dwuzakresowy odbiornik na dolny UKF i górny UKF. Krótka prezentacja. Że siły zbrojne Ukrainy. Wiadomo. To panie? Miesiąc temu asteroida ma kilkadziesiąt. A plan naszego konkursu zgłosił. Przygotowany w kwietniu. I jest spalenie. Stycznia, tak? Jakby nowy rok kończył. Czeski kontr wywiad ujawnił, że zapobiegł zatrudnieniu w Międzynarodowym Trybunale Karnym rosyjskiego szpiega. Odbiornik w pełni zasilany czterema małymi paluszkami AA. Zachowany w stanie bardzo dobrym. Amerykańska prokuratura zarzuca mu kradzież tożsamości, a także szpiegowanie na rzecz Rosji podczas jego pobytu w USA. Preska! I preska! Tak, trochę późno się zrobiło, bo to już 3 minuty po 20, ale spokojnie, na pewno zdążymy ze wszystkimi hitami. Dawid Kowalczyk, hej, cześć, witajcie! Odbiornik był sprzedany w opakowaniu zastępczym. To już pokazywałem wstępnie, oryginalnie numer seryjny odbiornika, data produkcji. Wszystko pokrywa się z tym, co odbiornik ma w środku, ale jako ciekawostkę, na pudełku wersja eksportowa jednej z Ani. Model TR5511 dla Saby. To co? Czas zajrzeć do środka. Dane numeru seryjnego pokrywają się z danymi z pudełka. To co? Czas otworzyć.
po odkręceniu trzech śrubek, dwóch u góry i jednej w komorze baterii, możemy delikatnie zdemontować obudowę. Prosty mechanizm skali. Jak również płytka posiadająca wszystkie potrzebne elementy do uruchomienia radia z układem Sony. Układ CXA1019 wersja S produkcji Sony. Płytka z roku 93. Odbiornik zachowany w bardzo dobrym stanie. Kompletny, działający. Nie potrzeba żadnych regulacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.